Wprowadzenie energooszczędnych silników jako standard pokazuje drogę, którą podąża VTS. Poszukujemy pewnych alternatywnych rozwiązań. Szukamy na rynku, patrzymy, w jakim kierunku zmierza świat. Produkujemy urządzenia, które pozwalają lepiej gospodarować energią elektryczną. Naszym celem długoterminowym jest zmiana postaw i edukacja klientów w taki sposób, żeby wybierając urządzenia, zwracali oni większą uwagę na wydajność energetyczną urządzeń. W momencie rozpoczęcia użytkowania tego urządzenia zaczynamy praktycznie już oszczędzać. Stosowanie tego typu napędu nie jest nowością, ale do tej pory decyzje podejmowali tylko bardzo świadomi klienci, liczący swoje pieniądze, wybiegając na kilka lat w przód. Okablowanie silnika EC jest wiele tańsze, ponieważ wystarczy tylko doprowadzić zasilanie do każdego silnika, a elementem sterującym tym silnikiem jest sygnał 0,10 V. Muszę przyznać, że instalacja na grzewnicy Volcano silnikiem EC, choć nieco różni się od starej generacji, nie sprawia nam żadnej trudności. Urządzenia grzewcze muszą spełniać swoje funkcje. I to jest ich podstawowe zadanie. Ten aspekt jest zawsze najistotniejszy. Z drugiej strony, kurtyny powietrzne i nagrzewnice wodne to urządzenia o dużych gabarytach. Dlatego chcemy, aby nie tylko były funkcjonalne, muszą one także świetnie wyglądać. Lekka, a zarazem czysta forma obudowy oraz dynamiczny kształt sprawiają, że trudno przejść obok nich obojętnie. Kiedy klienci dowiadują się, ile można zaoszczędzić podczas eksploatacji silnikami energooszczędnymi, to się nie zastanawiają. Instalują urządzenia przynoszące korzyści. Urządzenia z silnikami EC charakteryzuje łatwość i prostota podłączenia. Dają nam możliwość podłączenia z zewnętrznym systemem BMS po protokole Modbus-RTU. VTS słynął zawsze z tego, że wyznacza trendy rynkowe i podnosi poprzeczkę pozostałym producentom urządzeń grzewczo-wentylacyjnych na rynku. Trendy w oszczędności energii elektrycznej są nieodwracalne. Więc czy ten krok można uznać aż za taki radykalny? Można przede wszystkim to pozostawić ocenie i opinii użytkowników urządzeń energooszczędnych. VTS po raz kolejny wyznacza trend rynkowy, którym podążać będą inne firmy aspirujące do bycia naszą konkurencją.